Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Na pewno na wstępie mogę powtórzyć za moimi paniami, panią poseł Pieszałą, panią poseł Bukiewicz, iż projektowana zmiana ustawy o transporcie kolejowym ma na celu przede wszystkim skuteczne, miejmy nadzieję, zapewnienie transpozycji dyrektywy Komisji Europejskiej z marca 2011 roku, która zmieniła załączniki do tej ustawy, dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie z 2008 roku. Ja w swojej działalności parlamentarnej zwracałem na to już uwagę, iż jest to jeden z kluczowych elementów również zapewniających sprawne nie tylko realizowanie inwestycji zgodnej z wymaganiami technicznymi, ale również tego rodzaju zmiany zapewniają bardziej skuteczną realizację również absorpcji środków europejskich w sektorze kolejowym. Co prawda ta nowelizacja ona ma bardzo również szereg zmian korygujących czy dopracowujących uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale mówiąc ogólnie tego rodzaju harmonizacja prawa europejskiego w zakresie certyfikacji produktów choćby dla sektora kolejowego, czy też w odniesieniu do tych technicznych specyfikacji interoperacyjności, czy wymagań ustalanych przez państwa członkowskie, na pewno w tym przypadku akurat realizuje jeden z istotnych, praktycznych celów dla rynku kolejowego, jakim jest obowiązek wyeliminowania każdorazowego uzyskiwania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla tych samych typów urządzeń, budowli czy eksploatowanych środków tutaj taborowych przez różnych przewoźników i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym jednak w tym wystąpieniu klubowym również wnieść o to, aby pan minister rozwinął i przedstawił stanowisko ministra transportu w odniesieniu do uwag, jakie zostały wniesione przez MSZ do tej nowelizacji, bo chcę zwrócić uwagę, iż na wniosek rządu zmieniono na etapie prac parlamentarnych artykuł 25f ustęp 5, w którym dodano na przykład punkt drugi, który upoważnia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do przyznania odstępstwa od obowiązku stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności w przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji w tym względzie w terminie 6 miesięcy. I ten obowiązek rozciąga się właśnie na ten okres oczekiwania przez 6 miesięcy na decyzję Komisji. I w ocenie ministra spraw zagranicznych te projektowane przepisy, ten konkretny artykuł dodany na wniosek rządu jest wymogiem surowszym niż te, które jest nakładane jako rozwiązanie tutaj europejskie wynikające z tej stosownej dyrektywy europejskiej w sytuacji takiej, w której każde państwo członkowskie może skorzystać z alternatywnych przepisów dotyczących odstępstw technicznych już po złożeniu wniosku określonego w stosownej procedurze. Jednak ta kwestia wymaga wyjaśnień przez przedstawicieli rządu, przede wszystkim jakie są te podstawowe cele tej zmiany. W mojej ocenie, w ocenie klubu jest to raczej zmiana, która ma charakter tutaj wewnętrzny, który bardziej jest związany z wprowadzeniem pewnego dodatkowego bezpiecznika dla tych zadań i kompetencji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który chce wykorzystać ten okres ewentualnego niewniesienia przez Komisję Europejską uwag do takich wniosków i w tym zakresie stosować odstępstwa po upływie tego terminu w przypadku niewydania takiej opinii pisanej przez Komisję Europejską. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego samego rządu traktuje na podstawie tych uwag, które zostały wniesione do sprawozdania, to rozwiązanie jako przepisy, które, jak powiedziałem wcześniej, nakładają wymogi surowsze niż te, które są wymagane
tą dyrektywą, a jak Państwo, Panie i Panowie, tutaj wielokrotnie się spotykali z implementacją prawa europejskiego, bardzo stanowczo były i są krytykowane te rozwiązania krajowe, które są rozwiązaniami przekraczającymi te cele realizowane przez prawo europejskie i wprowadzają ewentualnie dodatkowe tutaj utrudnienia dla zarówno instytucji publicznych, jak i dla rynku. Z uwagi na to, iż te przepisy, Panie Marszałku, jeszcze jedno zdanie, iż te przepisy, które są dzisiaj przedmiotem obrad w zakresie zmiany ustawy o transporcie kolejowym, mają na celu wprowadzenie do prawa krajowego tych dyrektyw europejskich w bardzo istotnej części dotyczącej harmonizacji przepisów technicznych, i to również jest przecież nowelizacja adresowana dla środowiska inżynierów, tych, którzy pracują na rzecz producentów, na rzecz tutaj inwestycji w infrastrukturę kolejową, nasz klub parlamentarny nie wnosi do przedłożonego sprawozdania dodatkowych poprawek w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo.